W ostatnim czasie dość dużo rozmawiałem z moimi przyjaciółmi Amerykanami. Często w tych rozmowach powraca wątek wojny rosyjsko-ukraińskiej. Często również powraca wątek podziwu dla Polski i Polaków, jak my znaleźliśmy się w całym tym kryzysie. Amerykanie są pod ogromnym wrażeniem, że pomimo dzielącej nas historii z Ukrainą, często bardzo trudnej i bolesnej, my, Polacy generalnie, otworzyliśmy granice i domy dla wielu dziesiątek i milionów uchodźców, którzy pochodzą stamtąd. To, że nie było u nas obozów dla uchodźców, tylko przytłaczająca większość tych, którzy chcieli tu pozostać, znalazła miejsce właśnie w domach prywatnych obywateli, to jest dla Amerykanów po prostu nie do pojęcia, ale jednocześnie, jak mówię, przedmiot wielkiego podziwu. I myślę, że to trzeba sobie też jasno powiedzieć. Tak, to było piękne, wspaniałe. Gratuluję wszystkim tym, którzy zdobyli się na taką właśnie wspaniałą myślność. My, Polacy, uważamy siebie za naród gościnny, nieprawdaż? Gościnność jest naszą narodową cechą. Przecież nasze narodowe motto zastaw się, a postaw się, czyż nie definiuje tegoż właśnie imperatywu, który mamy w sobie? Ale gdyby zrobić taki ranking gościnności, to jednak musielibyśmy oddać palmę pierwszeństwa ludom Bliskiego Wschodu. Tam od czasów niepamiętnych, od starożytności, gościnność jest nawet imperatywem moralnym. Kto by uchybił temu prawu gościnności, jest jakimś zwyrodnialcem, jest kimś, kogo należy izolować w strukturze społecznej. No i właśnie na tym Pan Jezus buduje swoją narrację z dzisiejszej Ewangelii. Przygotowuje tutaj apostołów do tego, by poszli na misję. To jest pierwsza wprawka do tego, co będą robić po zmartwychwstaniu Jezusa. Jednocześnie mówi, daje im ogromną władzę nad złymi duchami, będą głosić Ewangelię, nawracać czy głosić do nawrócenia wezwanie, będą uzdrawiać, będą wypędzać złe duchy, czyli robić to wszystko, co Pan Jezus wcześniej. Jezus autoryzuje ich działanie w ten sposób. Jeśli podobają Ci się treści, które tutaj słyszysz, to może spodobają Ci się także moje książki Zawsze Radośni i Hiob dla Odważnych. Można je kupić także w wersji e-book na stronie zawsze-radośni.pl. Że w zeszłym tygodniu słyszeliśmy fragment Ewangelii nieco wcześniejszy względem dzisiejszego, gdzie mowa była o tym, jak Pan Jezus został odrzucony w Nazarecie. Tam po prostu swoi go nie przyjęli, ale chodziło też o lekcję, którą mieli odebrać apostołowie. Skoro Jezusa we własnym miejscu, rodzinnym miejscu, potraktowano tak właśnie, no to nie liczcie, chłopaki, mówi Pan Jezus, albo zdaje się mówić, że wy będziecie mieli łatwiej. I w dzisiejszym fragmencie również nie kryje przed nimi, że będą takie momenty, kiedy ich odrzucą, że nie będą chcieli ich słuchać. I nawet prawo gościnności, tak silnie zakorzenione, zostanie, że tak powiem, stłumione i przykryte tą złością na apostołów, tym, co oni mają do powiedzenia, że odmówią im gościnności. I co mówi Pan Jezus? Co macie robić w tym momencie? Macie płakać? Macie modlić się za tych biedaków, którzy nie wiedzą, co czynią? O dziwo, nie. Mówi tylko, stańcie sobie na krańcu takiego sioła czy miejscowości, strząśnijcie proch z waszych stóp i idźcie dalej. Tak jakby chciał powiedzieć, zamknijcie ten rozdział. Nie macie czasu, żeby zajmować się teraz powodami, dla których oni nie przyjęli. Zamykacie ten rozdział. Tak jak się zamyka rozdział z ludźmi toksycznymi. No, jeżeli mamy w swoim otoczeniu osobę, która tylko nieustająco drąży nas emocjonalnie, która wysysa z nas wszystkie soki, bo ciągle jest niezadowolona, ciągle chce, żebyśmy zabiegali o jej życzliwość, o jej miłość, ciągle czegoś to jest toksyczne, a jeszcze odrzuca nas publicznie, to jest toksyczne i to trzeba jak najszybciej przeciąć. No, w trochę innej sytuacji znalazł się prorok Amos z dzisiejszego pierwszego czytania. O odrzuceniu tam jest jako żywo mowa i to przez czynniki najwyższe, można by rzec. Ale Amos był uporczywy, można powiedzieć, w swoim przepowiadaniu. Nie dał się łatwo zbyć i wygonić z ziemi, która nie była jego ojczystą. Całe to opowiadanie bierze nas wstecz o jakieś 800 lat względem czasów, w których żył Pan Jezus. Wtedy to realia są takie, że dawne królestwo Dawida i Salomona podzieliło się na dwie części.
I oto na południu pozostała Juda i Jerozolima, czyli tam kontynuowano tradycję właśnie Salomona, Dawida wcześniejsze. Natomiast na północy trzeba było zbudować państwo alternatywne względem tego południowego, bo to ta północ się właśnie odłączyła i postanowiła stworzyć własne państwo. No dzisiaj też mamy Koreę na przykład północną i południową i tak dalej i wiemy, jakie niesnaski są między tymi narodami, tymi krajami. Właściwie jednym narodem, ale dwoma krajami, które zbudował ten naród. I tutaj podobnie. Na północy wyrosło królestwo takie kosmopolityczne, gdzie ciągle zmieniały się dynastie, ciągle były różnego rodzaju wpływy obcych kultur, gdzie zaczęto implementować kulty różnych bogów oprócz tego narodowego kultu Boga Jahwe. Zbudowano najpierw dwie świątynie, które miały być konkurencyjne względem Jerozolimy, w Betel i Dan, i tak dalej, i tak dalej. Ale w czasach w VIII wieku, w którym to wieku żyje i działa Amos, no cóż, sięgnęły zenitu już pewne niesprawiedliwości społeczne. Otóż wykształciła się grupa oligarchów, którzy pełnymi garściami czerpali z tego, co było własnością wszystkich. Oni się uwłaszczyli jakby na tym, co Bóg dał w ramach ziemi obiecanej całemu narodowi i z czego wszyscy mieli prawo korzystać w równym stopniu. Tymczasem oligarchowie, nieliczna grupa tych, powiedziałbym, no, trzymających władzę z otoczenia także dworu królewskiego, oni rozdawali karty do tego stopnia, że po prostu promowali wręcz niesprawiedliwość. Biednych sekowali, korzystali z nich, sprzedawali ich w niewolę za długi. Jeszcze odmawiali prawa do obrony, do sprawiedliwości. Skąd my to znamy? W każdym razie do właśnie takiego kraju przychodzi z południa Amos. Jest nie na swoim terenie i to mu wyrzucają od razu. Weź ty, chłopie, mówi Amazjasz, proroku jeden, wracaj tam do siebie i tam jedz swój chleb, tam odbieraj swoje wynagrodzenie. Prorocy, trzeba to jasno powiedzieć, których znamy ze Starego Testamentu, tych kilka wybitnych postaci, to tylko jakby kilka w morzu wielu innych proroków. Prorocy byli po prostu pewnego rodzaju instytucją, istniały szkoły prorockie, gdzie oni się uczyli, jak potem pełnić funkcję prorocką. Wielu z nich po prostu było na usługach króla i mówili królowi to, co on chciał usłyszeć. Niestety. Amos na pewno nie należał do tych, którzy mówili łagodne rzeczy i tak dalej. On przyszedł tam po prostu napiętnować całą hipokryzję północnego królestwa. Mamy tutaj zderzenie jakby dwóch rodzajów religijności. Amazjasz, kapłan tego sanktuarium w Betel, widzi siebie jako funkcjonariusza kultu, który jest kultem narodowym, patriotycznym i królowi sprzyjającym. Niezależnie od tego, co król robi. Natomiast Amos widzi się jako przedstawiciela takiego kultu, który jest relacją z Bogiem, która to relacja przekłada się na życie i wybory, decyzje życiowe. Dwa różnego rodzaju podejścia. Wydaje mi się, że w tym momencie trzeba by nam właśnie też zmierzyć się z tym pytaniem, jakiego rodzaju jest pobożność czy wiara, którą ja reprezentuję. Czy ja umiem odnieść się relacyjnie do Boga, czy raczej właśnie jest to rodzaj tradycji, patriotyzmu, narodowy Polak, katolik i tak dalej. To jest bardzo ważne pytanie, wbrew pozorom. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat proroka Amosa, to kliknij ten link do filmu, który kiedyś nagrałem. W dzisiejszym drugim czytaniu słyszymy fragment listu świętego Pawła do Efezjan. Paweł miałby już siedzieć w więzieniu, miałby ten list być napisany kilka lat po jego pobycie w Efezie, który, jak wiemy z dziejów apostolskich, był bardzo twórczy. Powstała tam właśnie wspólnota, Paweł tam spalał się, żeby głosić Ewangelię. Miał też mnóstwo opozycji, ponieważ Efes był takim miastem, gdzie kwitło wiele różnych kultów pogańskich, w tym najważniejszy chyba kult Diany Efeskiej. Im więcej chrześcijan dołączało, nowych ludzi dołączało do chrześcijan, tym pomniejszone były wpływy właśnie tych pogańskich religii bardziej. I w związku z tym dochodziło do różnego rodzaju zamieszek nierzadko, no ale warto było. I Paweł w tym liście do Efezjan
stara się opowiedzieć tej wspólnocie najpierw o pewnym cudzie, który jest ich udziałem. Bóg Ojciec miał plan. Miał plan, który objawił się w Jezusie Chrystusie, żeby ludzi pogubionych, poobijanych z własnego narodu po prostu znowu zgromadzić pod własne skrzydła. Byli oni pogrążeni w grzechach. Sami nie mogli zbawienia sobie wysłużyć, dlatego zbawienie zostało im ofiarowane na zasadzie: uwierzysz w mojego Syna Jezusa Chrystusa, będziesz je miał. Ale ta perspektywa jest o wiele szersza, bo nagle okazało się, że to jest orędzie bardziej uniwersalne, że mogą dołączyć do tej grupy także poganie, którzy też są tam mile widziani. I została stworzona wielka rodzina Boża, gdzie zbawienie stało się udziałem zarówno członków narodu wybranego, jak i tych, którzy wcześniej byli poganami. To jest pierwsza część tego listu, w której Paweł rozwija te właśnie wątki. Ale fragment, który słyszeliśmy, pochodzi z zupełnie początkowego momentu tego listu, gdzie Paweł w pewnym hymnie uwielbienia opisuje swój zachwyt dla Boga, który miał tak fantastyczny plan, który właśnie na ich oczach, Pawła i jego ziomków, czy ziomków chrześcijan, się realizuje. I to jest hymn uwielbienia. Paweł spontanicznie w tym początkowym wersie, w początkowych wersach tej korespondencji daje znać o swoim zachwycie nad Bogiem. I to jest właśnie pytanie. To jest papierek lakmusowy dla naszej pobożności również, cokolwiek by o tym nie myśleć. Czy my również umiemy spontanicznie Boga chwalić za to, że jest, za to, co nam dał? Czy umiemy się cieszyć z tego powodu, kim jesteśmy? Czy wiara jest dla nas takim imperatywem do tego, żeby spontanicznie powiedzieć Bogu, jaki jest wspaniały, tak jak się to mówi kochanej osobie, kiedy się jej bez niczego, bez okazji przynosi kwiaty, albo kiedy bez okazji mówi się kocham? Czy my umiemy w ten sposób Bogu powiedzieć, że Go uwielbiamy i że jest cudowny? Taki wykrzyknik pojawi się tylko na ustach osoby, która ma z Bogiem relacje. Obyśmy byli takimi właśnie ludźmi. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspieracie ten kanał przez portal patronite.pl. Jesteście aniołami tego projektu. Bardzo serdecznie dziękuję. Może ktoś chciałby jeszcze dołączyć do tego grona? Na dole, pod filmem, są odpowiednie linki.